Polske barn med kronisk lungesykdom på et sykehus i byen Rabka, ikke langt fra hjemstedet til Polens populære langrennsløper Justyna Kowalczyk. Pierwszy i w ogóle każda wizyta bardzo mną wstrząsa tam. Dzieci, które cierpią, to jest najgorsze, co można zobaczyć na świecie. Justyna Kowalczyk! Denne bilen, som hun vant sist sesong, ga hun bort til sykehuset. Bardzo, bardzo dziękuję, to już naprawdę. Jak już powiedziałam ci wcześniej, pierwszy raz, kiedy tam byłam, zrozumiałam tak naprawdę, że w życiu są ważniejsze sprawy niż medale, pieniądze i wszystko inne, że tak naprawdę jestem wielką szczęściarą, że... Tusen, takk, Therese. Fantastisk! Ja. Jeg ønsker å styrke livskvaliteten til kreftpasientene med at de kan få pusterom og få dem i fysisk aktivitet. Det er ikke tilfeldig at Johaug har valgt å gi 10 kroner for hvert av sine solgte handskepar til aktiv mot kreft. Jeg har opplevd kreft i veldig, veldig nær familie selv. På Lillehammer innrømmer Polens Gullåp at det var en tøff påkjenning å besøke sykehuset med barn der antatt levealder er 30-40 år. På mojej wizycie w pierwszej w tym szpitalu, kiedy spotkałam się tak naprawdę z tym nieszczęściem, 2 godziny siedziałam w samochodzie i płakałam.